Czym się charakteryzuje film fabularny? Ktoś z Was wie? Czym się różni na przykład od filmu animowanego? W filmie fabularnym się pojawiają postacie prawdziwe, w filmie animowanym się pojawiają rysunkowe postacie, które są przez kogoś wymyślone. Projekt przewiduje powstanie audiodeskrypcji do filmu pod tytułem Len na podstawie bajki Hansa Christiana Andersena. Film zostanie, jak już zostanie opracowany z audiodeskrypcją przez dzieci, zostanie umieszczony na portalu YouTube, tak by, żeby uzyskać jakby najszerszy dostęp do tego filmu. Zaczęło się tutaj, zaraz Wam pokażę, proszę. A co to za kamera? To jest 8 mm filmowa kamera, 8 mm. Teraz możecie zobaczyć właśnie, jak mówiłem, że tu jest tak zwany ruch poklatkowy. Można było filmować to, co rozmawialiśmy w rysunku. Pierwszy dzień warsztatów polegał na tym, żeby dzieci w ogóle zapoznać z definicją audiodeskrypcji, czyli do czego służy, jak się ją tworzy. I też dzieci przy tej okazji poznały podstawowe pojęcia związane z konstrukcją filmu. A jak oglądacie filmy, tak? Osoby, które na przykład nie widzą, jak oglądają sobie filmy, to na jakiej podstawie mogą wyobrażać sobie obraz? Jak myślicie? Poprzez dźwięk i dialogi. Świetnie, poprzez dźwięk i dialogi. Co będzie potrzebne do tego, byście mogli zobaczyć film, gdybyście nie widzieli? Opis. Audiodeskrypcja. Audiodeskrypcja. Nawet już Jakub wie, tak? Okej. Okay. A jak ten opis, gdzie by się ten opis miał znajdować? Na tabliczkę. Gdzie? Na dole. Na dole? A jak osoba niewidoma przeczyta? Jak to się nie da mówić? Jakiś pan albo pani będzie opowiadał sceny. Świetnie. Opisywał, tak? Opisywał. Pierwszego dnia był taki bardziej teoretyczny, natomiast od wtorku do piątku dzieci przy dyskretnej pomocy mojej i Barbary tworzą audiodeskrypcję. Odbywa się to w ten sposób, że najpierw oglądamy fragment bajki, dzielimy ją na sceny, w których niezbędna jest audiodeskrypcja. Teraz będziemy wymieniać te sceny, które trzeba odpisać od początku, tak? Sianie lnu. Sianie lnu, okej. Okay. A jak to wygląda? Co on robi z tym lnem? Jak on sieje ten len? Chodzi i rozrzuca nasiona po różnych stronach. Zauważcie, jak świetnie to sami tworzycie audiodeskrypcję. Do tych scen dzieci tworzą wypukłe ilustracje. Ilustracje muszą być wypukłe z tego względu, iż w grupie są zarówno dzieci dobrze widzące, jak też dzieci niewidome. Dzieci pracują w grupach mieszanych, czyli dziecko dobrze widzące i dziecko słabo widzące, po to, żeby wzajemnie sobie pomagały tworzyć tą audiodeskrypcję. I też wypukłość tej pracy umożliwia dzieciom gorzej widzącym obejrzenie tej pracy poprzez dotyk. Później obrazki, jak już są skończone, do tych scen, które wcześniej wybraliśmy, gdzie każda grupa prezentuje reszcie dzieci, co stworzyła. Porównujemy to z obrazem w filmie i wspólnie zastanawiamy się nad tym, jakie słowa konkretnie do tej sceny dobrać, żeby stworzyły audiodeskrypcję. I okej, poprosimy teraz, żeby grupa pokazała wszystkim to, co wykonała i też opisała swoją pracę. Na karcie znajduje się płótno, a za nim kurtyna. Ona się rozsuwa na boki. O tak, kołki w płocie dobrze wiedziały, co chciały powiedzieć tym swoim niedowiarym. Z boku do środka, to są takie dwie kurtyny. Czyli kurtyna nie opada, bo opadać można z góry, tak? Zasuwa się. Zsuwa się, tak. Proszę Pani, gdzie jest płótno? Tamten pasek biały. Tylko płótno jest mniej wyraźne, tak? Niż na rysunku. Czyli jak tą scenę można by było opisać? Zawóz
stron kurtyna. Różowa. Z obu stron różowa kurtyna zasłania płótno. Na koniec warsztatu wybierzemy również dziecko, które będzie nagrywało audiodeskrypcję, stanie się tak zwanym audiodeskryptorem w filmie. Włożyli go do wody. Zdawało mu się, że tonie. Potem wrzucono go do ognia. Jakże piekło. Było strasznie. Nie może być zawsze dobrze, pocieszał się Len. Trzeba dużo przecierpieć, aby się czegoś dowiedzieć. Dziękujemy. Kuba? Cieszyć się. Ach, tak mówił, kiedy był już na tkackim warsztacie i potem przemienił się w prześliczny kawałek płótna. Czyje czytanie byście chcieli słyszeć w filmie? Czy będzie to z dziewczynek? Którą dziewczynkę chcecie usłyszeć jako lektora, który będzie odczytywał audiodeskrypcję? A którego chłopca wybierzemy, żeby czytał w filmie napisy? To może chłopcy by wybrali dziewczynkę? A dziewczynki chłopca? Michał albo Kuba. Michał albo Kuba? Kuba. Film już z audiodeskrypcją będzie prezentowany tutaj w galerii imienia Ględzińskich. Na tą uroczystość, bo to dla nas będzie bardzo duża uroczystość, także dla dzieci. Zapraszamy dzieci, które brały udział w warsztatach z całymi rodzinami. Ten projekt jest możliwy do zrealizowania dzięki Fundacji Orange. Im też zależy na tym, żeby w te projekty angażować osoby, które są zagrożone takim wykluczeniem społecznym. My mamy te dzieci, które gorzej widzą, czyli gorzej sobie radzą z tą otaczającą rzeczywistością i nasz projekt polega na tym, żeby ten otaczający świat im udostępnić przez tą audiodeskrypcję. Jest ze mnie pożytek, a użytecznym trzeba być. To czysta przyjemność. Bokserki przypięte na sznurku. Mijały lata i bielizna zaczęła się drzeć. Na niej łaty. Któregoś dnia wreszcie musi nastąpić koniec, mówiła. Przydałoby się jeszcze trochę pożyć, ale nie można wymagać rzeczy niemożliwych. I podarto ją na kawałki i strzępy. Myślała, że to już naprawdę koniec, bo siekano ją i zgniatano, gotowano. Nie wiedziała, co się dzieje. Aż zmieniła.